Pierwszy sygnał dzisiejszego dnia i od razu obrączka. Zobaczcie. Zaraz sprawdzimy, czy to złoto, czy to srebro. Chyba bardziej jakaś miedź, miedziuszka, zobaczcie. Ale zrobiło mi się ciepło, bo myślałem, że to goldzik. Niestety, jeszcze nie tym razem. Szukamy dalej. Deszczowo dzisiaj troszkę, ale mi to nie przeszkadza. Jeszcze tym bardziej, że wychodzą oto takie rzeczy. Lukniemy sobie, co to wyszło. Zobaczcie. Nie wiem, czy to moneta, czy to jakiś guzik, ale ewidentnie, zobaczcie, przypomina krążek. Mam go, w końcu mam. Zobaczcie co. W końcu wytachałem go. Guzik napoleoński z numerem 57. Piękny strzał. Bardzo piękny. Japa mi się niemiłosiernie cieszy, bo spodziewałem się tutaj guzika napoleońskiego, no i go trafiłem. A skupiony byłem przy tym jak? No dopowiedzcie sobie. Tym bardziej radość z tego guzika podwójna. Ale pogoda mnie nie rozpieszcza. Szaro, buro i deszczowo dzisiaj na dworze. My z Hanią rysujemy portrety. Kogo rysujesz? Mamę. Mamusię. Tylko nie wychodzą nos. Ciekawe, jak tam tatuś na poszukiwaniach. Pewnie zmoknie. Pewnie zmoknie. I znowu będzie dychrał. Będzie kaszlał, czy nie będzie kaszlał? Mała ściąga na telefonie. Ja ściągam. Ten na laptopie moim. Bierzemy się za obiadek? Każdy ze swoich tej będzie. Ja z mamy telefonu, mama z mojego laptopu. Laptopa. Biorę się za obiadek. Zwróćcie uwagę na tą bardzo starą klamrę. Wykonana została z żelaza, pewnie od jakiegoś pasa. Piękne i ciekawe znalezisko, pomimo że to tylko klamra. Moneta, moneta, moneta. Zaraz zobaczymy, co to jest. Widać orzełek. Przerzucimy na drugą stronę. Przetarliśmy i ujawniło nam się 50 groszy. Jeszcze sam nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie, jest i drugi guzik napoleoński. Piękny i to z numerem 55. Mały guzik napoleoński. Japa mi się cieszy. Przeczyścimy go troszkę, odwrócimy. Zobaczcie, w jakim pięknym jest stanie. To jest niesamowite. W tak pięknym stanie zachowania, no ale i ziemia ku temu sprzyja. Tył guziczka, tradycyjnie koszyczek. Obczyścimy to i zobaczymy, jak zachował się koszyczek też w pięknym stanie. Niesamowite są te guziki napoleońskie.
Radość niesamowita. Ewelinka w domku. A dzisiaj na obiadek dla mojej kochanej rodzinki przepyszna zupka. Zagraj. Mam nadzieję, że będzie im smakowała. No i za długo nie nacieszyłem się chodzeniem na tym polu. Zobaczcie, idzie wielka ulewa. Trzeba zmykać do domu, żeby nie zmoczyło mi dupska. Człowiek przemarznięty i zmoczony, to każda zupa smakuje jak prawie schabowy. Pyszna zupa, dziękuję. Na zdrowie. Pani zupka smakuje? A powiedz, co najlepiej lubisz z tej zupy? Bułę. I co jeszcze? Ciobaskę. A kluski? W tej zupie są kluski. Nie lubisz kluseczek? A kluski, tak. Pyszna, pyszna. Zupa, zagraj, pyszna. Jednak pasja jest silniejsza od nas. Nawet ten deszcz, który niby miał przejść po południu, za bardzo nam nie przeszkadza. Gotowa? Gotowa. Udało ci się mnie wyciągnąć na poszukiwania. Tak trochę. Zjedliśmy obiadek, troszkę przestało padać i jesteśmy z powrotem. Leś. Chwal się. Łobrączka. Łobrączka. No, zawsze coś. To jest mój pierwszy sygnał. Prawie jak moje guziki z porannych poszukiwań. No i właśnie to, co Krzysiu przywiózł do domu, czym się chwalił, spowodowało to, że jesteśmy z powrotem tutaj razem. To się nazywa magia krążka. To motywuje. Nie były to może w tym przypadku monety, ale guziki, ale działa to tak samo, nie? Przy takim oto starym drzewie, z takiego dołka, wyszły trzy takie elementy. Jakaś metalowa podkładka, jakiś stojak, czy cholera wie co. Jakiś element od czegoś. No i taka ciekawsza rzecz, to zobaczcie, licznik. Nie wiem praktycznie od czego ten licznik jest, ale taka ciekawostka. Zawsze to coś. A ukochana tam sobie u góry chodzi. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie pojechaliśmy na tą moją miejscówkę, gdzie wychodzą guziki napoleońskie. No z przyczyn prostych. Ta miejscówka jest dosyć daleko od naszego miejsca zamieszkania, a po obiedzie już mamy malutko czasu, z 2 godziny, żeby sobie pośmigać. Stąd też wybraliśmy las, który jest niedaleko naszego domu. A ty jak myślisz, od czego ten licznik będzie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Od rowera, od motocykla czy od samochodu? Nie wiem, nie mam pomysłu nawet na to. Widzisz, i to jest ta cała zagadka w naszym świecie poszukiwań. Nie zawsze wiemy coś, co jest od czego, co wykupujemy. Grunt, że wiemy, że to jest licznik. Ot, taka filozofia. Coś dużego. Coś, znaczy dwa sygnały, bo jest tu i tu. O, coś tutaj mamy. A, dwa sygnały. Dwa sygnały. Bo jakaś bateria u Fajdolona. Jeszcze tam jest w tej skarbce sygnał pewnie. Albo druga bateria, albo część od niej. A walił sygnał jak nic. Zobaczymy. Coś. Coś większego. Tu jest to. Te coś większego to wyszło to jakiś pojemnik po leku albo dezodorancie. Taki mini. Mini, mini. 7 cm. Śmietnik.
śmietnik, duży śmietnik. Ale pod śmietnikiem są skarby. Ewelinka krzyczy, chodź zobacz, mówię, jakiś skarb wykopała, a ty co tutaj szarpnęłaś? Auto. Auto. Na oko. Czekaj, przejdę z drugiej strony, pokażesz nam, jak to wygląda. Ale powiem wam, że ludzie naprawdę są świnie. Nie mów tak. No nie dbają o porządek, wyrzucają. Ta teoretycznie zabawka jeszcze nie tak dawno była dobra. Można ale było ją przekazać. To jest konsekwencją tego, że ciągle są podwyżki. A. No i ludzie śmieci wywalają do lasu. A co coś w tym jest? No. Może zaapelujesz coś do naszych widzów, do widzów nie, bo nasi widzowie. Do urzędników może bardziej. Obniżta nam ceny. Jo. Nie podwyższajcie, bo takie śmietniki w lasach będą i takie podrzutki czymś normalnym. Ale zobaczcie, bo tylko narzekamy. Oczywiście weźmiemy ze sobą ten samochód, ale on ma jeszcze licznik. I to może ten licznik, który ja wcześniej znalazłem, to co jest od ty? Tego samochodu. Nie, no co. Nie? A jak wy, kochani widzowie, myślicie? Myślą to, co my myślimy, że na pewno nie od tego. To żartuję, przecież to chodzi też o w tych poszukiwaniach też chodzi. Ale o tak, to, masz rację, weźmiemy go i wywalimy do... Śmieci. Do śmieci. Ale w tych poszukiwaniach, bo nie dokończyłem, też chodzi o to, żeby była luźna refleksja też i żart jakiś. No bo co? Przecież nie może być ciągle smutno. Skarbów nie ma, to chociaż jest wesoło. Co masz? Nie wiem. Jak znajdę, to ci powiem. No to czekam, bo ja cię nagrywam. Wiesz, że nie każdy ma taki luksus, żeby dwa razy w ciągu dnia wychodzić na poszukiwania. A widzisz. Ale mnie to irytuje. Co cię irytuje? No masz gdzieś tam. Pod. Bez propointera roboty by się nie zrobiło. Deus jest czułym wykrywaczem, ale propointer w takich przypadkach sobie świetnie daje radę. Nie, nie mogę. No nie poddawaj się, masz to gdzieś. Ale musi być mini-mini. Mini-mini? O, jest mini-mini. Co to było? Nie, tam jakiś śmieciuch. A pokaż to, ja nagram. Patrzcie, wykrywacz widzi tak malutkie rzeczy, gdzie oko ludzkie nawet tego nie wyłapuje. Co jest zgięte? Czas w lesie szybciej upłynął niż nam się wydawało. Miało to być 2 godzinki, a po dobrej godzince zrobiło się ciemno. I zimno. A, no i zimno. Ale nie pada. Rano padało, teraz no można powiedzieć, że rozpogodziło się. Ale co? Najważniejsze, że pobiegaliśmy, tak jak mówiłem, 2 razy w ciągu dnia poszukiwania. Bynajmniej dla mnie to nie każdemu się trafiają, czyli trzeba być z tego zadowolonym i też szczęśliwym. Pomimo wszystko, że krótko, ale było miło, bo razem. Bo razem. Ewelinka trochę zazdrościła mi tych porannych troszkę znajdek. No i tak po tym obiedzie siłą rzeczy wyszło, że no przyjechaliśmy do lasu, do okolicznego lasu, tutaj gdzie mieszkamy. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.